Dzień dobry moi drodzy. Zaczynamy nasz nowy cykl filmów pokazujących z naszej perspektywy biegi płotkarskie, a przede wszystkim przygotowanie do płotków, jak i co trzeba zrobić, żeby w miarę poprawnie albo szybko biegać w płotki. Oczywiście jak macie jakieś pytania, komentujcie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. W pierwszym naszej części pokażemy podstawy ćwiczeń na płotkach, tak zwany pędzel, który pomaga nam przede wszystkim po dobrej postawie płotków, ustawienia w rąk, pracy nóg, ale na razie w takim wolniejszym tempie, bez biegania, tak żeby zapamiętać, żeby była pamięć mięśniowa, żeby skoordynować pracę zarówno rąk, jak i nóg. Na tych ćwiczeniach trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na poprawność pracy rąk, akcentowanie wejścia w płotek, pokazanie tak naprawdę w kierunku, w którym chcemy to zrobić, utrzymanie bioder wysoko. Wiadomo, że po prostu, że zarówno u kobiet, jak i mężczyzn są to inne wysokości, ale nadal jest tak, że to jest bieg wysoki, bieg, gdzie tak naprawdę linijny. Biodra, barki. W trakcie biegu, przesuwania się przez płotek, trzeba trzymać w równi. Na tych ćwiczeniach, które widzimy, tak naprawdę są w noga atakująca, noga zakroczna, noga z wystrzałem do skipu B. Wiadomo, że w tych ćwiczeniach mamy obie strony i obie muszą tak samo pracować. Zarówno pracujemy lewą nogą atakującą, jak i prawą nogą atakującą. Nie ma znaczenia, która jest nasza wiodąca, ale cały czas robimy tak naprawdę równomierność z obu stron. Noga zakroczna tak samo musi funkcjonować zarówno z lewej, jak i z prawej strony. To daje tak naprawdę równowagę naszą w ćwiczeniach i przede wszystkim też pomaga koordynacji ruchowej. Ćwiczenie z przejścia w nogą atakującą do skipu B nie do końca jest w pełni tak naprawdę ćwiczeniem biegowym. To jest ćwiczenie w dużej mierze ćwiczeniem rozciągającym, poprawiającym motorykę, ale wiadomo, że tu jest delikatny naskok, który nie do końca występuje w biegu. To jest ćwiczenie, to nie jest bieg, ale bardzo mocno pomaga przede wszystkim w rozciągnięciu tylnej taśmy, czyli mięśnia dwugłowego, mięśnia pośladkowego. Pamiętamy, że w tych ćwiczeniach bardzo mocno naciągamy palce u stóp na siebie.
Cześć wszystkim, to początki naszego kanału, więc jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi, to komentujcie, piszcie do nas. Dajcie też bardzo dużo wsparcia naszemu trenerowi, ponieważ jest to dla niego niezwykle stresująca sytuacja, ale bardzo chcę się z Wami podzielić tą wiedzą, więc docencie to i subskrybujcie nasz kanał.